rok. Nawet kiedy w oczy wieje wiatr, marsz na bal. Ludzie mówią, lat i nie kochają. Mówię, że to był tylko flirt, a ja naiwna kocham się w nim. Śpiewam do was. Conosco te valor cadenti. Mam tę moc, mam tę moc. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Zararara, dam dab, zararara, tą. Już dość, już dość, już dość. Super, dobra, bardzo fajnie. To idź tą drogą, bo jesteś bardzo muzykalna. Projekt Damy Radę polega na szukaniu talentów. Organizujemy castingi w Fabryce Kultury w Radzie i z castingów zostały wyłonione osoby, które kochają śpiewać, które mają naprawdę talent. No i te osoby przeszły przez kilkudniowe warsztaty wokalne. No i po tych warsztatach uczestnicy mogli nagrać dwa utwory w studiu. Jeszcze bardziej na luzie, ale już jest lepiej, już wchodzisz w swój rytm powoli. No właśnie wiem, myślałam, że to się myli. No właśnie. Dobra. I teraz oczywiście wszyscy, którzy się zakwalifikowali do naszego projektu, to same znakomite talenty. Przed tym projektem myślę, że też nie do końca niektórzy wierzyli w siebie, że fajnie im to wychodzi, że są w stanie bardzo ładnie śpiewać. I też udział w projekcie Dam Radę umożliwił tym osobom właśnie większą, na pewno dał większą wiarę w siebie. Tak, wyłoniliśmy 13 osób, nagraliśmy dwa utwory. Myślę, że będzie czego słuchać. Drum, dream, drum, 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 dream, drum, 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 cream, cram, cram, crom, grim, gram, gram, grom. Zmiarzcz dżdżownicę. Jola lojal. Wiadomo, że to nie jest kwestia tygodnia, miesiąca, czy nawet roku nad swoim głosem. Jeżeli ktoś chce śpiewać, trzeba latami pracować. Ale nawet takie kilkudniowe warsztaty, które mieliśmy, już pewną drogę mogły wyznaczyć. No i z młodszymi uczestnikami wiadomo, jak to jest. Z dyscypliną bywa różnie, ale bardzo było naprawdę bardzo pozytywnie. Było, minęło, z tym szczęściem płynęło. Bardzo chętnie, można powiedzieć, że energia po prostu z nich tryskała, a my mieliśmy czasami nawet problem, żeby tą energię okiełznać. Dobra, jest duży stres przed wejściem do studia? Nie! No ale jakoś udało się tą energię przede wszystkim przenieść na utwory i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Czy to prawda, że was rodzice zmusili, żebyście tu dzisiaj przyszli? Nie! No naszym zadaniem jest, aby te dzieci zmotywować, żeby one same chciały właśnie uczestniczyć też w tych zajęciach, żeby miały radość z tego, co robią i żeby ta radość przekładała się na rozwój, faktyczny rozwój ich umiejętności. Nagle mama wyskakuje do pokoju i mówi: zwolnij z tego castingu! Przeszła! I tak ja się cieszyłam, skakałam po kanapie. Jesteś bohaterem! Każdy, kto spróbuje chociażby jeden raz zacząć grę na jakimś instrumencie albo zacząć śpiewać, może zobaczyć, że to naprawdę fajna zabawa, dużo frajdy i bardzo duży rozwój.